Najpierw była mowa, a potem zrealizowany pomysł zakazu prac domowych dla dzieci w szkołach podstawowych. Teraz słyszymy o tym, że 6-letnie dzieci nie mogą rozpocząć jeszcze nauki pisania. W którą stronę idzie reforma edukacji narodowej za Koalicji Obywatelskiej i czy zmierza do obniżania jakości nauczania w polskich szkołach? Dzisiaj sprawdzam. W rozpoczętym roku szkolnym część dzieci nie będzie się uczyła pisać. Nauczyciele z przedszkoli dostali zakaz nauczania o literach od małopolskiej kurator oświaty Gabrieli Olszowskiej. Ta tłumaczy, że to nie jest zakaz, a przypomnienie nauczycielom podstawy programowej. Ale dodaje, ręka 6-latka jest mniej rozwinięta niż ręka 7-latka. Z jej słowami nie zgadza się wielu pedagogów. To dziwne stwierdzenie, dlatego że nie tak dawno pamiętamy, że Platforma Obywatelska usiłowała do klasy pierwszej wprowadzić dzieci 6-letnie. Zatem twierdzenie, że one są nieprzygotowane do pisania, jest po prostu błędem. Część placówek w Małopolsce zastosowało się do wytycznych kurator oświaty. Inne nie zamierzają tego robić. Małopolska kurator oświaty poinformowała też nauczycieli z przedszkoli, że ci nie powinni wprowadzać dzieciom podręczników, bo te są na tak wczesnym etapie edukacji niepożądane. Już od tego roku mamy w szkołach co najmniej 20% mniej całej podstawy programowej, czyli jest zmierzanie powoli do tego, żeby ta szkoła jak najmniej uczyła, jak najmniej stresowała młodych ludzi. We wszystkich szkołach podstawowych od kwietnia obowiązuje także zakaz prac domowych. Podejmiemy konkretne decyzje w ciągu 100 dni, które zwolnią wreszcie z tego XIX-wiecznego obowiązku odrabiania prac domowych. Wiecie, co to znaczy? Dziecko po szkole ma mieć kontakt z rodzicami. To tak naprawdę nowoczesna szkoła nie musi wymagać tego typu poświęceń od dzieci. A w drugim kroku odchudzamy podstawy programowe. Do tego z problemami boryka się też szkolnictwo wyższe. Zmiany w kierownictwie ośrodka badawczego IDEAS NCBR mogą zahamować rozwój badań w Polsce nad sztuczną inteligencją. Autonomię stracić może też Polska Akademia Nauk. Nadzór nad Polską Akademią Nauk miałby przejść z rąk premiera do ministra nauki, a to znacząco obniży rangę instytucji. To oznacza bardzo radykalne ograniczenie autonomii i ograniczenie kompetencji Polskiej Akademii Nauk, która powinna być bezpośrednim zapleczem ekspercko-intelektualnym dla najwyższych czynników rządowych, w tym przypadku dla pana premiera i jego otoczenia. I tak to do tej pory wyglądało. To jest niestety kolejny etap rozmontowywania kluczowych dla państwa instytucji, bo instytucji, które odpowiadają nie za to, co jest tu i teraz, tylko za to, gdzie Polska i polska nauka będą za 10-15 lat. Także no, Polska Akademia Nauk od wielu lat miała różnego rodzaju problemy, także finansowe, no ale NCBR IDEAS to był ośrodek, który w kilka lat zdobył sobie międzynarodowe uznanie. Decyzją polityków nauka na każdym poziomie ma być w rękach polityków. Nie jest tajemnicą, że mniej wykształconym narodem łatwiej się rządzi. To nie o to chodzi. Mają nie być mądre polskie dzieci, a szczerze mówiąc, patrząc na te wszystkie informacje, jakie dostajemy, po prostu mają być głupie. Teraz paradygmat się zmienia. Szkoła jest do opiekowania się ewentualnego przez psychologów, do zmieniania ideologicznego, a nie do nauki. Tyle, że to nie leży w interesie ani uczniów, ani ich rodziców. A jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, na starość trąci. Edyta Hołdyńska, Republika.